Trwające obecnie prace na Starym Mieście związane z modernizacją sieci tramwajowej w Grudziądzu to idealny moment na odkrycie tego, co do tej pory nie zostało odkryte. Prace remontowe to idealny moment, by zajrzeć w głąb Starego Miasta i w ramach prac archeologicznych dokonać nowych, ciekawych odkryć. W trakcie remontu torowiska przy ulicy Klasztornej okazało się, że w tym miejscu kiedyś była drewniana droga. Nie jest to pierwsze odkrycie i zapewne nie ostatnie. Archeolodzy odkopali już m.in. fragment bramy toruńskiej, pochodzącej z okresu średniowiecza.